Dzień dobry, przepraszamy za małe spóźnienie i witamy Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami europoseł Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, Robert Anacki, lider okręgu lubuskiego partii Korwin, przedsiębiorca i mecenas Szczepan Barszczewski, lider okręgu podlaskiego. Jak Państwo wiecie, Sejm przyjął nowelizację ustawy, która ogranicza limit transakcji gotówkowych do 15 tysięcy złotych, między innymi. To jest właśnie jedno z założeń tej nowelizacji. I o komentarz tej sprawie na początku poproszę pana prezesa. Ja to widzę wszystko na co dzień w Parlamencie Europejskim. Jest to ogólna tendencja, którą PiS oczywiście jako wierny uczeń Unii Europejskiej wprowadza w życie, żeby ograniczyć gotówkę, żeby państwo mogło kontrolować wszystko. Typowy totalitaryzm w wykonaniu Unii Europejskiej. Proszę nie mówić, że PiS jest partią antyunijną. Przeciwnie, PiS nas wprowadziło do Unii, PiS głosowało za tym, PiS zachwalało traktat lizboński i to są tylko konsekwencje. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan Robert Anacki. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej zapomniało, że tak naprawdę brak fiskalizmu, brak obostrzeń na przedsiębiorcach powodował w latach 2005-2007, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, wzrost gospodarczy. Te reformy co prawda były nie tak znaczne, ale powodowało to, że przedsiębiorcy poczuli troszeczkę swobody. Najwyraźniej Prawo i Sprawiedliwość zapomniało o tym, co robiło i tak naprawdę jaką drogę wtedy obrało, a dzisiaj idzie w innym kierunku. I my się temu sprzeciwiamy, dlatego że oprócz tych 15 tysięcy złotych, które zostało zamienione z 15 tysięcy euro. Ten limit również dodatkowo jest wprowadzana sankcja. Sankcja na przedsiębiorców, która mówi o tym, że nie będzie można zaksięgować takich kosztów, które będą rozliczane gotówkowo jako koszty dochodu. I w tym wypadku przedsiębiorcy, którzy działają i rozliczają się w sposób gotówkowy, a jest to całe gro przedsiębiorców, będą mieli tak naprawdę zamkniętą do tego drogę. I Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej zapomina tak naprawdę, jakie elementy powodowały wzrost gospodarczy, więc jest to partia typowo socjalna, nastawiona na to, aby jak najwięcej państwo czerpało korzyści z nas, obywateli, z nas, przedsiębiorców. Sam jestem przedsiębiorcą, od kilkunastu lat prowadzę firmy w Polsce i za granicą i tak jak pan prezes napominał, właśnie ten fiskalizm, który przychodzi z Unii Europejskiej, jest właśnie wprowadzany w Polsce, więc tutaj twardo trzeba podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia typowo prounijna i wprowadza to wszystko, co dzieje się w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tu trzeba dodać, że świętej pamięci Zyta Gilowska już nie żyje. Bardzo dziękuję. I mecenas Szczepan Barszczewski. Drodzy Państwo, mamy do czynienia w przypadku tej ustawy ze zwyczajnym wytoczeniem dział przez polityków przeciwko przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy nie potrzebują, by politycy zajmowali się ich sprawami, nie potrzebują zmian, które doprowadzają de facto do dodatkowych obostrzeń, dodatkowych obowiązków na nich nakładanych. Co ciekawe, obecna władza, Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje z jednej strony politykę nowoczesnej i przymila się do banków, z drugiej strony kontynuuje politykę Platformy Obywatelskiej i de facto realizuje projekt, który był przygotowany za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Na to wszystko jest rozwiązanie bardzo proste. Przedsiębiorcy nie potrzebują poświęcać dodatkowego czasu na to, by ewidencjonować swoje przychody, rozliczać swoje dochody. Trzeba znieść podatek dochodowy od osób fizycznych, znieść podatek dochodowy od osób prawnych, po to, by wyzwolić energię do działania polskim, małym, większym przedsiębiorstwom, po to, by wpływać pozytywnie na kształtowanie, rozwój dobrobytu Polaków. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. Krzysztof Wańter. Ja pytanie mam do pana przewodniczącego. Chodzi mi o słynne zamieszanie z głosowaniem na cztery ręce. Jak pan skomentuje to, co stało się potem w klubie Kukiz 15? I równocześnie prosimy o komentarz do wczorajszej deklaracji marszałka seniora, który zapowiedział powołanie koła parlamentarnego, później być może partii politycznej. I czy widzi pan w tym ewentualne zagrożenie dla partii Korwin? Nie, przeciwnie. Dla nas jest to bardzo korzystne. Wyjście lewaków z ugrupowania pana Kukiza ułatwia nam rozmowy z ugrupowaniem pana Kukiza, więc osobiście gratulowałem panu Kukizowi, że pozbył się lewicowy. Natomiast bardzo charakterystyczne to, o czym myśmy mówili. PiS jest partią lewicową. To jeżeli pan Morawiecki oświadczył, że PiS ma rację, no tak, bo lewicowiec popiera lewicową partię PiS. To wszystko jest logicznie się sobą skład. Dziękuję. Wszystko? Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje prasowe.